Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak wykonać taką małą serwetkę. Jest to wzór bardzo prosty, a zarazem bardzo ładny. Robimy 10 oczek łańcuszka. Zaciągamy i wykonujemy 32 słupki. I 32. Spinamy z pierwszym słupkiem, zaciągamy i kółeczko mamy gotowe. Ja wykonuję z nici grubszej Musa 20. I teraz po słupkach wkuwamy się w jedną niteczkę i robimy półsłupki, czyli ze słupka pierwszą niteczkę zostawiamy, wkuwamy się w drugą i robimy półsłupek. I znów wykonujemy 32 półsłupki. I spinamy. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem oczek łańcuszka i wkuwamy się w środek słupka. I robimy taki trójkącik. Odliczamy 3 i wkuwamy się
Znów raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy odliczamy w czwarty półsłupek i robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i wkuwamy się w to samo miejsce. I wykonujemy takie trójkąciki. Trzy. I tak powstaje 8 takich trójkącików. Pamiętajmy, że między tymi trójkącikami musi być 3 oczka luźnych półsłupków. Do czwartego się wkuwamy. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i spinamy. Raz, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i robimy słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i robimy słupek. W tym miejscu robimy dwa słupki razem. I powstaje znów trójkącik, ale po dwa słupeczki. I znów raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i znów dwa słupki. Tak jak już wspomniałam, ja robię z grubszej nici, muza 20, natomiast jeżeli ktoś zrobi z cieńszej nici, jak muza 50 czy atłasek, tutaj musi dać więcej oczek łańcuszka, tak żeby koroneczka wychodziła prosto, nie robiła się po prostu taka czapeczka, tylko prosto.
I spinamy. Teraz robimy znów. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. I robimy jeden słupek, drugi i trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. I znów robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. I znów trzy słupki. I teraz w każdym tym trójkąciku robimy trzy słupeczki. Natomiast cztery oczka łańcuszka. Przypominam, tutaj robiliśmy 3 oczka łańcuszka, tutaj robiliśmy 3 oczka łańcuszka, teraz robimy 4 oczka łańcuszka, tutaj 4 i tutaj.
i spinamy. Proszę pamiętać, żeby serweteczka po prostu tak prosto leżała. Trzeba zawsze wszystko dokładnie liczyć, żeby się nic nigdzie nie ściągało. I teraz zrobimy. Raz, dwa, trzy i wkuwamy się tutaj. I robimy cztery słupki. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczka, łańcuszka. I znów robimy cztery słupeczki. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i robimy cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i cztery słupki. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj pięć znów oczek łańcuszka.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I łączymy. Teraz robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Wkuwamy się tutaj. Robimy jedno oczko łańcuszka i robimy tutaj słupki. I tutaj w tym miejscu robimy 15 słupków. Jedno oczko łańcuszka i wkuwamy się tutaj. I robimy takie zakończenie. I znów jedno oczko łańcuszka i 15 słupków. Jedno oczko łańcuszka i wkuwamy się tutaj. I powstaje taki wzorek. Jedno oczko łańcuszka i 15 słupków. Żeby koroneczka była równa, wszystko dokładnie proszę liczyć.
oczko i spinamy. Rozciągamy. I znów jedno oczko łańcuszka i 15 słupków. Ostatni, pamiętajmy, jedno oczko łańcuszka piętnaście słupków. Jedno oczko łańcuszka i spinamy. Teraz jedno oczko łańcuszka, wkuwamy się tutaj w to uszko i robimy 4 oczka łańcuszka. I teraz wkuwamy się, mamy 15 słupków, wkuwamy się w co drugi słupek i robimy słupek. Jedno oczko łańcuszka, dwa oczka łańcuszka i wkuwamy się co drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka i wkuwamy się. I 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I robimy 8 słupków. Teraz wkuwamy się do następnego uszka i robimy słupek. I znów raz, dwa, oczka łańcuszka. I znów wkuwamy się w co drugiego.
Liczymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa oczka łańcuszka. I wpływamy się na koniec uszka. I robimy słupek. Tutaj nie robimy łańcuszka. Od razu robimy słupek i wpływamy się do następnego uszka. I znowu robimy raz, dwa. I robimy słupek. Nie robimy łańcuszka. Od razu robimy słupek i wkuwamy się do następnego uszka. I proszę zobaczyć. Wyjdzie taki wzorek. Osiem. I znów nie robimy łańcuszka, wkuwamy się bezpośrednio w uszko i łączymy. I znów raz, dwa i słupek, raz, dwa i słupek.
8 i od razu łączymy. Rozciągamy. I idziemy ostatni raz. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i robimy bąbelek. Jeden półsłupek. Trzy oczka łańcuszka, mocno zbijamy i robimy bąbelek i spinamy. Przechodzimy znów do następnego. Trzy oczka łańcuszka, bąbelek i wkuwamy się do następnego. Tutaj się wkuwamy, robimy półsłupek i bąbelek. W następnym znów półsłupek. Tutaj, na tym przejściu między tymi uszkami nie robimy bąbelka, tylko wkuwamy się w następną część uszka. Czyli nad tymi tutaj słupkami nie robimy bąbelka. I znów półsłupek. Bąbelek i spinamy. Czyli w każdym tym tutaj miejscu między tymi słupkami musi być po prostu bąbelek. Jeden półsłupek. I bąbelek. Jeden półsłupek. I tutaj jest wzór, który kończy maleńką koronkę. Tutaj tą koronkę wykonywałam z grubszej nici, jest to muza 20, a tutaj jest koroneczka wykonana z cieniutkiej nici, muza 50. W kolejnym odcinku pokażę, jak wykonać taką koroneczkę do obrazka. Do zobaczenia.